Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bez pieczenia z jagodami i kaszą manną. Potrzebować będziemy 3 szklanki mleka, 1,5 szklanki kaszy manny, szklankę cukru, 12 deko masła, 1 szklankę jagód i 2 szklanki zmiksowanych jagód. Na gotujące się mleko dodajemy masło, cukier oraz dosypujemy kaszę mannę i gotujemy, mieszamy i gotujemy, aż masa zgęstnieje. Do masy dołożymy jagody. Teraz mieszamy i gotujemy kaszę mannę. Kaszę mannę już mamy ugotowaną i teraz łączymy z jagodami. I całość należy bardzo dokładnie pomieszać i wyłożymy masę jagodowo-grysikową na biszkopty, a wierzch posypiemy jagodami. Składniki muszą się bardzo dokładnie połączyć. Masę grysikowo-jagodową wykładamy. Wierzch wyrównamy. Posypiemy jagodami. Studzimy, a później ciasto bez pieczenia damy do lodówki. Tak przygotowane ciasto z kaszy manny i jagód pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. I tak oto wygląda ciasto z jagodami i kaszą manną. Ciasto bez pieczenia. Oprószymy delikatnie cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek. Oto wygląda przekrój. Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z kaszą manną i jagodami